Jeżeli ty, mistrzu, miałbyś pojechać na jeden obóz z jednym youtuberem, jaki to byłby youtuber? Ty, no, mam nadzieję, że to ja. Dobrze byśmy się bawili. Bo dzisiaj zapraszam was na Sparky March, czyli pojedziemy na obóz nie z youtuberem, a z Hagim Wagi. To jest podobno nowy Hagi Wagi. Zobaczymy, jak będzie się prezentował. Gra dopiero wyszła, także jest premierowa i premierowa u mnie na kanale. Czyli można powiedzieć nowy Hagi Wagi, ale w obozie. Na obozie. W obozie brzmi źle. Zacznijmy nową grę. Wczytywanie. A, nie powiedziałem jednej bardzo ważnej rzeczy. Jak już jedziesz na obóz z jakimś youtuberem, to jemu też łapkę wypadałoby zostawić, wiesz o co chodzi. Także Sparky Marki, poznajmy się. Dobra, zaczynamy od jakiegoś ciemnego lasu. Na F oczywiście mamy latarkę, czyli można powiedzieć standardowo jak w tego typu grach. I jest dość głośno. Dobra, prawdopodobnie, jeśli chodzi o Sparky Marki. Tu jakiś... To mi się podoba. I like it. Od razu budzimy się. My w ogóle spadliśmy z samej góry. Dlaczego my się zsuwamy z kamienia w grze? To w ogóle nie ma jakby żadnego sensu. No w Hagim Wagim też coś takiego było, że musieliśmy normalnie, wiecie, elektryczność łapać i tak dalej. Oczywiście w Poppy Playtime. No ale dobra, jesteśmy na moście. Gdzieś nad Wisłą. Możemy wskoczyć do wody? Na zawsze. Odblokowano osiągnięcie. Clumsy. Najgorzej, że jestem niezdarą, chciałeś powiedzieć? O, to ciekawe, że mamy osiągnięcia w tej grze. To mi się bardzo podoba, bo to nie jest tak, o, po prostu wypuszczona gra na Steamie, tylko już twórcy planują tu jakieś, kurde, osiągnięcie. Tu coś, ten teges. O, to jest on? To jest Sparky Marki? Sparky Marki, Marek Mostowiak? Sparky Marki Mostowiak? Się zbugowałem. No i chciałem wiedzieć, kim on jest i niepotrzebnie. Wiedziałem, że tak będzie. Może mi się uda z tym wyjść za chwilę. Chyba się uda. Jestem blisko wyjścia. Niech to dunder świśnie, no. Jak można tak? Co tam jest? Ja resetuję grę, chcę to zobaczyć, bo nigdy stąd nie wyjdę. Dobra, jestem na moście. Daleko nie musiałem szukać. Możemy iść dalej. Co tam kuźwa było w lesie? W pewnym lesie, jak wieścinie się... Żyły łosie i niedźwiedzie. To wyglądało jak oczy! A to nie są oczy! To jest kuźwa maszyna do lodów Sparkiego Markiego. To jest chyba ten Sparky Marki, nie? Tak przynajmniej wygląda, tak się wydaje. Jezu, ja już obsrany po pachy, kupa kiełbachy, że coś tu się wydarzy. A tu nie. A tu nie, do Sparkiego Markiego mamy jeszcze kawałek. No dobra, ogólnie my w tej grze jesteśmy prawdopodobnie uczniem, który kuźwa na jakiejś odprawie. Wiecie, jak to jest czasem, jak jesteście na jakichś koloniach albo na obozie, idziecie na miasto i nauczyciel wam mówi, za pół godziny spotykamy się pod pomnikiem. A ty masz to w dupie i za 40 minut przychodzisz, a tam już nikogo nie ma. Masz mi coś do zaoferowania, czy po prostu tak sobie coś... Soda! On prawdopodobnie sprzedaje soki z gruszek. Sok z gruszki? To jest niestandardowe, ale ta muzyka mi się nie podoba. No jest klimat soczysty. Soczysty klimat. Zaraz tam dojdziemy. O co chodzi z tymi maszynami, z tymi automatami, które są porozrzucane? Bo nie dokończyłem wątku z tym, że jeśli nie słuchasz swojego nauczyciela... Kuźwa, sprzedaż biletów! Co to jest? Dlaczego ta muzyka jest taka niefajna? Znaczy bardzo ładna, jest bardzo miła, ale głośna. A się boję głośnych rzeczy. Na przykład mojej żony jak drzejapę. Wiesz o co chodzi. Każdy drzejapę czasem, nie? Ale moja żona, jak ona się wydrze. Teraz pewnie to ogląda. Właśnie sobie zdałem sprawę, że mam przejeba. Żartuję! Nic się nie dzieje! Gramy dalej. O, tu nie możemy dojść do bramy prawdopodobnie, bo jest zamknięta. Tam też coś się błyszczy w oddali. Uła. Może to kiedyś będzie otwarte. Hulajnogi elektryczne. To my, kurwa, jesteśmy na promenadzie w Sopocie. Co się dzieje? Hulajnogi elektryczne. O to chodzi, mordo. Sparky Marki eSport. Sparky Marki, where are you? Gdzie jesteś, typie? Popatrz, idę za jakimś kuźwa sznurem. Nie wiem, czy jakiś młodociany przestępca rozwijał sznurówki z Vansów i zarzucił je gdzieś na górę. Halo. O, is that a Sparky Marki? To jakiś kuglarz, który nim kuźwa steruje. Panie kuglarzu, niedobry. Mogę kucnąć, czy nie mogę? Coś powinienem znaleźć, pewnie jakiś klucz. A, tu mam iść. Dobra, dobra, już myślałem, że tam mogę wejść, ale nie mogę. O, hello Sparky Marki, puszczasz bańki. Tutaj Sparky Marki, tam gdzie trzeba, ciągle biega. Tutaj Sparky Marki, NPC jest botem, ale także jest pilotem. Sparky Marki pije kawę. Błażej jest lekarzem. To się nie rymowało. Monster, potwór. Dlaczego? Sparky Marki wielce wycina komuś serce? Co? Beginner, co to znaczy początek? Czy ja nie mogę gdzieś podchodzić? Poczekaj, bo ja sobie rymuję. Sparky Marki
rośnie w siłę po godzinach. Też jest mimem, to już się w ogóle nie rymowało. O Dump Ways to Die, była kiedyś taka gra, tak wygląda ta postać. Sparky Marki co niedzielę staje się twym Supermanem. Tu Sparky Marki, rzec ja czule, kula misę dziś żongluje. Nie wiem, co ty trzymasz, mordo, czy to jest kostka do grania na gitarze? A tu, not your friend, nie jestem twoim przyjacielem. Dobra, będę wiedział! Jezu, ta gra mnie... Można powiedzieć, ja nagrywam gry i przedstawiam je w sposób taki, że mają być śmieszne po prostu. Dobra, Sparky. Where are you, Sparky Marky? O, jest tu. A czemu tu leży, a tu stoi? Pa, tu stoi, a tu leży. Czy mi się wydaje, czy... Zachowaj dystans. Co ty... Nie patrz, o, panie. Napromieniowane gały, bimbały. Zachowaj dystans. To ty? Ty jesteś as? Super asie. Siadam ci na... Oj nie! Nie kończ, nie rymuj. Mam... Lampy załączone, lampy aktywowane. Okej. Okay. Pewnie wyjść stąd teraz nie mogę. To coś do mnie przyjedzie? Możesz ciszej? Nie chcę. Nie no, dobra, niech się załączy, bo to i tak musi przyjechać, nie? Tyn, 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 tyn. Coś tu jechało, prawda? Jestem po prostu zamknięty. A, bo tędy mogę wyjść. Hello. O, idealnie. A Sparkiego Markiego nie ma. Dobra, mogę się dostać teraz prawdopodobnie, nie wiem, czy to jakieś laboratorium, czy coś, to już będzie otwarte prawdopodobnie. Będę mógł tylko tam zbliżyć swą dłoń. Swą rękę albo wjechać tam hulajnogą elektryczną, zaraz się dowiem. Nie mam keycard prawdopodobnie, no, oczywiście, że tak. Ręka wygląda spoko, odbija się, wygląda trochę jak cztery parówki, tam zresztą widzicie. No ale co się będę denerwował, no Sparky Marki zniknął, nie wiem kim on jest, on naprawdę jest jakimś tutaj super S-em, supermanem. Muszę, tylko nie mów, że... Te hulajnogi. Na hulajnodze byłoby szybciej. Ojej, muszę wracać teraz całą drogę, żeby prawdopodobnie zdobyć klucz do tamtego miejsca. Oh no, Sparky Marky! Mordo, nie ma na razie rymowania, bo nie widzę Sparkiego Markiego. Ta gra miała być straszna. I na razie, no klimat jest. Jest taka niby gra dla dzieci, ale mocniejsza niż Poppy Playtime. To znaczy, jest ten klimat taki leśny, obozu. No nie gułagu, tylko takiego normalnego obozu. Wiesz o co chodzi, taki obóz. Obóz for kids. Dobra, Sparkiego Markiego nie ma. I teraz ja nie wiem, czy ja muszę odbijać na przykład w takie miejsca. No nie, bo tu jest wszystko pozamykane. Podobno jest kilka chapterów tutaj. To jest coś do wzięcia, czy to się świeci? Boże, podświetlone. Jakby... A, tu może ci loda zrobić. W sensie kawę. To kawa chyba. Loda, w sensie wydać ci na patyku Marletto z Biedronki 2+1 w normalnej cenie. Wiesz o co chodzi? Jezu, ja naprawdę muszę się tłumaczyć z mojego humoru. Naprawdę. Jesteś u mnie nowy na kanale? Jeżeli jesteś nowy, zostaw łapkę, bo może ktoś ma takie... Karolek? A kto to jest? No i co? Czy mogę już... Jak wszystkie maszyny działają i cały prąd został oświetlony... A, bo to był ten generator na początku. No tak! No tak, Sparky Marky. To jest z latarką? Ja to pierdzielę! Ja tu zostaję! To nie dla mnie... Odpłynęła łódź, nie powiem więcej, wróć. Światło aktywowane, Super Esie. O, Steam jest. Jakieś różne gry, ani jednej nie poznaję. Jest Minecraft tylko. Kot. Czekaj, który? Light is activating? A, że światło. Dobra, kot. O, co, jakieś będzie osiągnięcie? Dotarłem gdzieś? A, bo to może jest Save Game. Może tak wygląda Savegam. A, kod. Nie mam kodu. Okej. Czyli będę musiał zdobyć kod, ale zanim zdobędę kod, to prawda. O, 5 cyfr jakieś. O, i mogę różne rzeczy. A co to kuźwa? Co to jest za maszynka do podcinania trawy? Mogę na komputer usiąść? Jest to jakiś... We have a code somewhere? Code? Where's the code? Przecież nie będę wracał na koniec mapy znowu, bo nie mam kodu, no zwariowałeś? Nie, no nie każ mi... Nie, no... Amber! Że... bursztyn! Co to za dźwięki? O co chodzi z tym... Wykrzyknik Amber?
Czyżby taki był kod? Dobra, Amber. To nie jest kod, na szczęście. Wykrzyknik. Kod. No nie wiem, nie wiem, ty. Nie. Tu nic nie ma, nie ma nigdzie nic. Nic tu nigdzie nie ma. Kod. Teraz to się otwiera. Dupa Jasiu Karuzela. Dobra, czyli załączamy prąd. Muszę wrócić po kod. I to Hektar. Montażysto, jeśli idę tam na... przypadkiem, to cię przepraszam po prostu. Nie idę tam przypadkiem, prawda? Dobra, zbroja delikatnie obsrana. Już czuję podrygi rdzy w moich majtach. Nie, jest dobrze. Ja lubię takie gry, ale... A czemu ty migasz, kolego? Ja cię mogę sprawdzić? Dobra, jest pęknięty ekran. Jak coś jest pęknięte, to znaczy, że jest nieudane. Bang! Poszedłbym dalej w ten żart. Ale może zostawię go w tym momencie. W każdym razie, wracam zdobyć kod. Kod to będzie prawdopodobnie 5 cyfr połączonych z literami. Literki, numerki, cyferki. Śmierzelki. Co ci tam? A, tam już jest otwarte. Ua. No dobra. Tutaj powinien być gdzieś Sparky Marky Code. Dlaczego tu nie ma prądu? To się mogę tu wejść, chamie. Bez prądu? Naprawdę to mi się otworzyło, a nie mam prądu tutaj? Wykrzyknik skuter. Ale czemu ja mam zbierać te znaki? To jest nieco dziwne. Nie wiem do czego. Do czego mi kuźwa te znaki? No dobra, ale jak już tu dotarłem, to jeszcze sprawdzimy, co nie? Czy ja mogę tam wejść, coś się zmieniło? Ale raczej nie. Ale raczej nie. Kurwa, ale syf. Ooo! To jest jakaś jaskinia. Zastrzel to. No nie gadaj, ty. Ja będę strzelał. A, bo to będę musiał zastrzelić. Co? Amberos. No to Amberos, Kalperos? To są lekarstwa. A, tu będziemy musieli strzelić prawdopodobnie, jak zdobędziemy ten pistolet tam wcześniej. No jest trochę tego tu do zwiedzania, nie? Sparky Marky, obsrarki. Kio! Pa, cicho się włączyło. Dobrze! Masz się słuchać, maszyno. Tu będziemy coś kombinować. Marki. Karol. Sparky. SPARK! Discord, man! O co chodzi? Ja nie byłem na żadnym Discordzie. Sparky ma... Dawaj pistol. O, to jest to? Cyk mu z racy. To się jakoś... ładuje? O, kuźwa, trochę tego... O, kołd. O! O! Dobra, bo... Czekaj, bo mam mało pistoletów. Nie chcę ich wszystkich zmarnować. A, bo tu się je... Tu się je ładuje, prawda? Czyli jakbym wziął ten... i ładował go gdzieś... Stary, nie mów mi, że... nie można go podłączyć. Tu będzie jakieś w ogóle... Kłócaj tu! Nie można go... O, naładowałem. A nie, wziąłem inny. O! Dobra, ten jest naładowany. Ten mogę zostawić. Ten zostawię tu, już zużyty. Czekaj, bo jest za dużo pistoletów, które są nienaładowane. Ten jest naładowany. Dobra. Musimy teraz iść... Nie wiem, jak to zrobiłem. Musimy iść do jaskini, która gdzieś tu była. I po prostu wysadzić szkło za pomocą flary. Nie wiem dlaczego. To w ogóle wygląda jak flara. No to kuźwa nie jest flara. Widać, że to jest jakieś elektryczne. Elektryczne flary? No tego jeszcze nie grali. Tego nie grali w żadnym kościele. Ministrant Szymon nie pyrkał na organach w żadnym kościele tej melodii. Wiesz, o co chodzi. To jest tutaj? Chyba tu, nie? Chyba we are here, nie? Czy to nie jest tak? To jest tu. Ale trafiłem. Dobra, strzelaj. Mam nadzieję, że trafię. Bing! Bing! Zostawiamy to. Co my tu mamy? We have a figurka of Sparky Marky. Ojej, ale to jest jakaś aparatura. Amber Spark. Bursztynowy Spark? Ło, mamy... Co jest? Walkie-talkie. Hello? Hello, Sparky Marky. To nie działa na dźwięk, mam nadzieję, że nie. Jezus Maria. Co to jest? Monster, co?
Database app. Elevator. Winda nieznaleziona. O, to może tamto to jest winda. Auto hacking aplikacja. Co ty gadasz? I teraz ja z tym mogę iść do... No właśnie gdzie? Może tamto, co my sprawdzaliśmy, to jest winda. I teraz ja mogę zhakować windę, skoro to jest otwarte. No, sprawdźmy to. Dobra. Jest ping. Tak, to jest chyba... To jest chyba winda. Mamy... To nie jest winda. System hakujący. O, nie? Ciekawe. Skoro to nie jest winda, to windą będzie to, gdzie byliśmy na samym początku. Naprzeciwko sopockich hulajnóg. Tam chyba to będzie winda, tak mi się wydaje. No nie wiem, sprawdź. Joida do ciebie! Wyłącz światło. Czujesz się bezpiecznie, kiedy jest światło w pokoju? Czy jak tego światła nie ma? Napisz w komentarzu. I napisz hashtag Sparki Marki. Czy to będzie winda? Czy to będzie winda? Czy ja będę to mógł jakoś zhakować? To jest winda w pobliżu. Elevator not found. A to mogę zhakować? Crossing door. O! Haker! O, zostałem hakerem. O, no i tak miało być. Tak miało być. No i dobra, tutaj. Co to kuźwa za maszyna? Jesteśmy na lotnisku? Zapal światło. Zapal. A czy tu nie ma prądu? Czy tu nie ma. Czy to jest winda? Są takie drzwi? Nie ma. A to? Elevator? Winda nie znaleziona. Teraz wypadałoby co? Wyłączyć prąd? Czy co? Czy tu kucnąć może? Ciekawe. Co z tego, że to zhakowałem, jak to jest zamknięte? What the fuck w ogóle? Co się dzieje? Mamma mia! To jest szyba. Fragile. Czyli ostrożnie. Nie gadaj, że muszę wrócić po pistol! Fragile to znaczy ostrożnie, ale nie mam pistoletu. Jeszcze dwa są, dobra. Mamy pistol! Idziemy strzelić we fragile. Czy coś się wydarzy? Nie wiem, jak potrzebuję dwóch pistoletów, to się kuźwa wścieknę. Jeden powinien wystarczyć, chyba że nie trafię tam. To już w ogóle będzie... Ha 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 ha! Teraz mi nie uciekniesz. Strzelaj w szybę. Fake. Oczywiście, że tak. Ładuj to. Ładuj flarę. Co to? Co my tu... Co... Co? Door is activated? To! Sraken maken, nie pokazuj mi się, tu masz róże. Żrej róże. Jest tu dziad. Oho. Co? Nie dotykać. Z czego? Z Parkiego Markiego? Zachować dystans. Miej pewność, że widzisz z Parkiego. I paralizator. Co? O, co? Wybieram broń. Co to jest? Co to za QR kod? Co to? Idź do tasera. Idziemy za pistoletem. Kuźwa, on tu gdzieś jest. Ale przypał. On idzie. Co to za QR kod? Co oni tworzą? Co to za gra? Fucking shit! Popisz go! Ciągnął mnie w czeluście swojej kuboidalnego jelita. Stałeś zjedzony przez QR Monstera. Chcesz spróbować jeszcze raz? Tak. Co? Okej, spróbuję. Dobra, niech będzie. Discord każe iść tutaj. Idźmy za Discordem. Czyli nie idź za taserem, tylko za Discordem. Discord prowadzi tutaj Suzy. Udawaj, jest Suzy! Kim jest Suzy? Może Suzy to jest jakiś kod? Kolejny kod. Mogłem skoczyć jeszcze. Spróbujmy jeszcze raz iść za taserem. Potrzebuję pokonać QR potwora. A może ten. A może w tę stronę. I w tę stronę. I idźmy. I tu. Jest blisko. Przestań! Pokonam cię! Zanim pokonamy tego potwora, to chciałbym sprawdzić ten QR code. Przeniosło mnie gdzieś. Jeszcze nie wiem gdzie. Zeskanowałeś QR code. Pomyj reklamę, naprawdę? Przenosi mnie na Steama. Przenosi mnie po prostu do gry.
Niech to dunder świśnie, krew nagła zaleje. To jest skandal. Aha! Nie no. Czy ja naprawdę musiałem mieć po prostu niebieski pistolet? Dobry Jezu! Sparki marki! Teraz nie mogę w niego strzelać, nie? O, dobra. I teraz musimy pobiec prawdopodobnie w stronę pistoletu. Tam była jeszcze komenda Suzy, także musimy ją zapamiętać. No mam nadzieję, że teraz jak już podniosłem ten pistol, to będzie lepsza szansa. Co mnie tak zakręca? Będzie lepsza szansa. Mam nadzieję, ty, że to jest to. Tu. Tu. W prawo. Yeah! We have it! We have it, otwieraj. QR! QR monster pokonany! That's right, mind games! O co tutaj chodzi? Teraz widzisz ukrytą komendę inside i znalazłem 7 na 18 discordowych komand. To jest koniec? To jest koniec gry? Zapytaj Suzy na Discordzie. A jak tam... Try again? Nie, nie będę go 16 raz pokonywał, bez sensu. Okej, moi drodzy, dajcie znać, co myślicie o Sparky Marki. Ogólnie gra jest dziwna. Kompletnie jej nie rozumiem. Jeżeli będziecie chcieli, w kolejnym odcinku zagramy sobie dalej, sprawdzimy, co jest na Discordzie i tak dalej, QR-kod sprawdziliśmy, przeniosę nas po prostu do strony na Steamie. Nie rozumiem, czy tu będą jakieś chaptery, czy o co tutaj chodzi. Gra dopiero wyszła na Steamie, a ja tego nie rozumiem. Napiszcie mi w komentarzach, o co tutaj tak naprawdę chodzi, jeżeli chcecie więcej tego pseudo Hagiego Wagiego nowego, pseudo Poppy Playtime. To zostawcie oczywiście łapeczkę w górę, napiszcie hashtag SparkyWarki i do zobaczenia w kolejnych filmach na moim kanale. Na razie, mistrze, łokieć! Puh!